Kuba Pietrzak. Witam serdecznie, Kuba Pietrzak, trener, sędzia. Piąta edycja to taka jubileuszowa. Mieliśmy trochę przerwy spowodowane pandemią, ale zostałeś ty na pokładzie, bo tutaj Szurewski już takie turnieje, najstarsze w Polsce, Przedwiośnie czy Katarzynka. Dobrze, że chociaż ty jesteś. Jak to tutaj wygląda w Działdowie? Co się dzieje? No powiem tak, nasze legendarne turnieje, dwa, które odbywały się od zawsze w Działdowie, czyli Katarzynka i turniej Przedwiośnia, które miały już 30-letnią tradycję, bo był 30 turniej. Niestety w związku z tym, że pokończyło się szkolenie w klasach sportowych u nas i teraz w żadnej działdowskiej szkole nie ma klas sportowych, więc nie ma materiału zawodniczego. Jedynie w naszej szkole się jeszcze ostało, co prawda już też nie ma klas sportowych, ale działamy na bazie takiego szkolenia pozalekcyjnego po prostu. Dzieci są chętne, więc organizujemy turnieje. To jest edycja zimowa, piąta nasza. I latem robimy w czerwcu zawsze tą naszą sztandarową imprezę, czyli Sokół Cup. To tam będzie już 15 edycja, więc 15 lat też jesteśmy na rynku. Myślę, że ci, którzy u nas byli, wiedzą, jaka atmosfera panuje. Że... Właśnie, zawsze na zaproszeniu na dole jest, kto był, to wie. Czyli wie, że to jest fantastyczny turniej, może z nie najwyższej półki, ale do pogrania, przecież o to chodzi, promocja koszykówki, dziewczyny i chłopcy. Wyrobimy się z tym wszystkim, bo 12 drużyn w jednej hali. Oczywiście, nie? To nie pierwszyzna tutaj, damy radę, jest godzinka na mecz, dzieci się dobrze bawią, na razie żadnych opóźnień, a jak będzie opóźnienie, zagramy do północy po prostu. No, nie, tak źle, że nie, to będziemy pilnować. A powiedz mi, co przewidowałeś, jakieś nagrody dla dzieci, wyróżnienia, medale? Z tego słynie nasz turniej, że niezależnie od miejsca, które zajmie drużyna w turnieju, każdy dostaje mega pakiet nagrodowy. I teraz w tym roku zestaw podstawowy to jest oczywiście koszulka turniejowa, kubek turniejowy, skarpety turniejowe. Do tego mamy mnóstwo nagród do losowania, więc niezależnie od miejsca, które zajmuje drużyna, każdy wyjeżdża z pakietem nagród, a puchary imponującej wielkości. Wiem, bo mam trochę w domu tych twoich pamiątek, co mi wysyłałeś, i skarpetki, i kubki w całej mojej kolekcji, a teraz jeszcze pan Kowalski mi posłał cały zestaw koszulek i słuchaj, wy jesteście teraz w mojej kolekcji koszulek na pierwszym miejscu, bo Działdowa już chyba mam łącznie z 50 koszulek. No i to nie koniec na tym. Myślę, że może jeszcze Katarzynka wróci, się odrodzi. Póki co dziękuję ci za wywiad. Czego sobie życzysz w nowym roku? Może chcesz komuś podziękować ze sponsorów tego turnieju? Czego sobie życzysz? Kogo byś chciał pozdrowić? Myślę, że na podziękowania jeszcze przyjdzie czas na koniec turnieju. Przede wszystkim życzę sobie, żeby tutaj nie było żadnych kontuzji, żeby wszystkie mecze odbyły się w sportowej atmosferze, żeby nikt nie został pokrzywdzony, żeby wszyscy się dobrze bawili, ale to już nasza w tym gestia, żeby się wszyscy dobrze bawili. Ja wierzę w to, że podołamy tak jak co roku. A ty podołasz i sędziować, i trenować, i jeszcze organizować turniej. Wczoraj byłem na meczu w Gdyni, wróciłem w nocy. Na jakim meczu? W Gdyni, na meczu Arka Gdynia z Czarnymi Słupsk. Weekend mam wolny, przeznaczony tylko i wyłącznie na organizację turnieju, więc myślę, że damy radę. To wszystkiego dobrego, jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, że mogłem tutaj do Działdowa po 13 latach wrócić i być pierwszy u ciebie, i już będę wiedział, kto był, to wie. Kto nie był, nie będzie żałował. Nie będzie żałował, tak dziękuję bardzo.